zimne jest na dworze? Delikatnie okuwasz po to, żeby przyspieszać regenerację i gojenie się jakby tego, nie? Więc nie musisz, wiadomo, nie sama rana i tam gdzie jeszcze masz gdzieś tam ten plasterek, coś też te ranki są malutkie, nie? Tylko takie masz nacięcia, generalnie nie za blisko, jak się, żebyś tam się nie stresował, że sobie coś tam zabrudzisz w tym, ale na około wszystko już możesz gotować, bo to będzie tak, to będzie ci przyspieszał po prostu regenerację, nie? I gojenie się. Dobra, my dzisiaj sobie jakby wszystko pobudzimy. Zapobudzimy wszystko do tego, żeby pracowało. Więc i brzuch trochę ruszymy, i pasmo ruszymy. No, wszystkie ćwiczenia izometryczne, czyli wciskanie pośladków, napinanie czwórki, praca stopą, bo to też pobudza całą tą pompę mięśniową. Jak ta noga nie chodzi, w sensie nie jest w takim ruchu, no to wtedy jesteś w stanie wspomagać jakby tą pracę mięśni, też wypchać krew i tak dalej, żeby też wszystko to było odżywione, nie? Więc to jak najbardziej to możesz sobie śmiało robić. Musisz unikać właśnie unoszenia jakby prostej nogi w górę, spania na tym boku, wiadomo, że na razie do tym nie myślisz w ogóle, bo cię boli. Jak śpisz na drugim boku, to najlepiej jakaś poduszka między nogi, żeby też nie było tego takiego mocnego przywiedzenia. No bez, na razie bez przeprostu, ale na brzuchu leżeć, tak jak tam też miałeś napisane, to na brzuchu śmiało, nie? Już jakiś czas minął od wizyty u fizjoterapeuty, jak widzicie pracuję sobie teraz na szynie CMP, już to robię na swoim mieszkaniu, no bo chciałem zacząć działać z montażem odcinków i z pracą nad swoim projektem Majer Football, no a niestety cały sprzęt miałem u siebie na mieszkaniu, no i uczę się też samodzielności, tak aby po prostu móc pracować sobie tutaj w domu, a także wykonywać te wszystkie ćwiczenia. No i jak wiecie, jak słyszeliście prawdopodobnie albo nie słyszeliście, mam wykonywać ćwiczenia izometryczne w domu, dodatkowo pracować nad tym zakresem ruchu właśnie na tej szynie. Pracuję na 90 stopniach, 70% szybkości i 0% wyprostu i mam na takich zakresach pracować praktycznie przez 6 tygodni. Pewnie będę zwiększał trochę tą prędkość, bo wiadomo, że w momencie, kiedy ta prędkość jest większa, to w ciągu godziny, dwóch ta moja noga będzie robiła więcej ruchów. Zawsze po pracy na maszynie przechodzę do izometrycznej pracy. Nie wiem, chyba ją widzieliście w poprzednich dniach. Staram się zaczynać od pośladków. No nie pokażę Wam tego, bo wiadomo, że muszę leżeć. Nie jestem w stanie Wam tego pokazać, ale zaczynam od izometrycznego spięcia pośladków przez 10 sekund, tak przez 10 razy. Potem przechodzę do ściskania w dół pod kolanami, jakbym coś miał i staram się to wbić w ziemię, w sensie w to łóżko, też lekko uaktywniając stopy i tak przez 10 sekund trzymam, lekko, znaczy nawet bardzo mocno w sumie napinając czwórkę, bo to głównie ta czwórka przypina te podkolana do łóżka. Staram się to robić oczywiście dwoma nogami, bo jest mi po pierwsze łatwiej wygenerować dużo więcej siły, no ale też wiadomo, że ta prawa noga no niby dostaje więcej obciążenia, ale też musi być cały czas aktywowana, żeby przy długim siedzeniu czy leżeniu się nie zastała. No i wciskam tak przez 10 sekund, również 10 razy. Właśnie skończyłem drugą dwugodzinną pracę na szynie CMP albo CPM. Nigdy nie mogę zapamiętać, jaka jest jej dokładnie nazwa. Powiem Wam, że z dnia na dzień jest coraz lepiej, dużo mniejszy ból. Jeszcze przy niektórych rotacjach występuje, staram się właśnie ich nie robić. No i też mocno usamodzielniłem się w tych dniach, bo taka fajna postawa mnie wyróżniła, jak mój tato mówił: przecież ty nie, jak pojedziesz na mieszkanie, to nie włożysz tej nogi do szyny. Ja wierzyłem, że po prostu dam radę. Ja wiem, że on chciał mi pomóc. I szacunek dla niego, dla mojej mamy za pomoc w tych pierwszych dniach, ale ja musiałem wrócić na mieszkanie i zacząć działać z montażem odcinków dla Was, czy rozwijaniem swojego projektu Majer Football, tak jak to mówiłem, albo w tym odcinku, albo w poprzednim. No i tak to wygląda. Tak naprawdę mój dzień składa się z jedzenia, z tego, że wykonuję 3 razy trening w ciągu dnia. Pierwszy trening to jest właśnie dwugodzinna praca na maszynie.
W sumie trzy treningi dwugodzinne wyglądają tak samo, czyli praca na maszynie i izometryczne spinanie poszczególnych partii mięśniowych. Wczoraj zacząłem pracować właśnie z tymi izometrycznymi ćwiczeniami i powiem Wam, że odczułem ogromną różnicę, jeżeli chodzi o taką stabilizację tego operowanego miejsca. Tak jakby ta praca odciążała mi bardzo to miejsce, no i poczułem ulgę w końcu, bo najgorsze, tak jak mówiłem w pierwszym vlogu po operacji, były pierwsze dwa dni po. Sama operacja to pikuś przy tych pierwszych dwóch dniach. No wtedy zdychałem i nie ma tak naprawdę prawie żadnych materiałów wideo z tych dni, bo to było po prostu ciężko. Teraz zabieram się za izometryczne spinanie mięśni. Zamawiam sobie krem z dyni, także myślę, że też się fajnie w końcu przewietrzę po tych dwóch dniach siedzenia w domu, chociaż wczoraj byłem na wizycie u fizjoterapeuty, trochę spędziłem czasu na podwórku, no ale trochę to mało. Będę musiał jeszcze pokonać wyzwanie, jakim są schody. No i zjem sobie ten krem z dyni, znowu usiądę do montażu odcinka, no a wieczorkiem Liga Mistrzów. Także kolejny dzień rehabilitacji za mną i to, co najbardziej mi pomaga przy tym wszystkim, to wizualizowanie sobie każdego kolejnego kroku, czyli każdego kolejnego dnia, mimo że te wszystkie ćwiczenia i ta cała praca jest cholernie nudna, to wiem, że to wszystko przybliża mnie do powrotu na boisko i to daje mi ogromną siłę. Idę sobie teraz po zupę krem, bo sobie zamówiłem. Właśnie ubieram spodnie. Może być, no. A czekaj, jaki? Bo, znaczy, jak będziesz sobie sama gotowała, no to... Nie, bo ja jutro robię posolkę po wyzwaniu i myślałam, że sobie wezmę indyka, a ty te kaszę podzielę, bo tam jest wtedy, są takie kusztardy z tego indyka, nie? Bo ja tam kusztardy marynowałam go, nie? No i tak myślałam, że to będzie, co? No to dobra, to może być. No ja mi smakował ten indyk w niedzielę, więc no, mogę go zjeść. Wyzwanie mnie czeka, bo jeszcze w tym czasie ani razu nie ubierałem sobie sam butów. Było to najcięższe wyzwanie, ale myślę, że dzisiaj już mi się uda, bo mogę się normalnie schylać. Tylko właśnie w tej pozycji nie mogę podnieść nogi, więc muszę to zrobić. I mamy piątek, czyli tydzień od operacji. Dzisiaj już mogę normalnie lekko dociążać nogę. Próbowałem sobie już chodzić, bo wiadomo, musiałem przejść do łazienki, do kuchni i udawało się bez bólu. Zresztą później pokażę Wam, jak to moje chodzenie wygląda. Tymczasem, zanim powiem Wam, co w dzisiejszym dniu będzie się działo, muszę zabrać się za zmienienie opatrunku. Już go ściągnąłem, muszę teraz zdezynfekować. No i jeszcze muszę ten nieszczęsny zastrzyk sobie dać. No, już się przyzwyczaiłem trochę do tego, no ale nadal jest to takie dziwne, nie? Jakby też tutaj zdezynfekuję to miejsce do zastrzyku. Wczoraj była ta strona, dzisiaj ta. W sumie w tym czasie, co mi to schnie, no to dzisiaj lecimy na kolejną wizytę do fizjoterapeutki, do Fizjostar, do Asi. Kolejna praca rehabilitacyjna. Dzisiaj wydaje mi się, że wykonamy dużo więcej zestawów ćwiczeń, ale to wszystko zobaczycie w dzisiejszym odcinku. Potem jadę do domu rodzinnego. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się wykonać już jakiś trening, chociaż na górę ciała czy na drążkach. Będę pytał się Asi też, jakie ćwiczenia będę mógł wykonywać, żeby jednak cały czas tą siłę górnej części ciała i zdrowie mojego kręgosłupa zachować. No i tak poza tym spędzę tam w domu rodzinnym dwa dni, czyli dwa dni z rzędu zrobię sobie takie treningi. No i też myślałem, żeby wykorzystać tam pogodę, no i trochę pochodzić po ogródku. Pogody dzisiaj za dobrej nie ma, ale i tak to jest kwestia świeżego powietrza. A jeszcze jedno miałem powiedzieć. Przedwczoraj pierwszy raz przespałem bez bólu 8 godzin. Za to wczoraj
obudziłem się o 6, a nawet jeszcze o 3 rano z takim bólem, który nie był bólem biodra, tylko miałem wrażenie, jakby z biodra spływała mi jakaś maź do stopy. I obudziłem się, myślę, coś jest nie tak. Wstałem, przeszedłem się, puściło mnie i potem znowu obudziłem się o tej 6 i znowu to samo uczucie. I powiem wam, że po prostu się nie wyspałem wczoraj, byłem lekko zamulony, ale jako, że bardzo wcześnie wstałem, to od razu zabrałem się za montaż odcinka i wczoraj też udało mi się zmontować cały odcinek projektu Performance. No a dzisiaj, jak widzieliście, wstałem o 6.30, również z bólem, ale tym razem innym bólem. Pierwszy raz spałem bez żadnego podwyższenia na nogę i po prostu wstałem z takim bólem, jakby... No ciężko mi było określić, nie wiem nawet jak mam teraz sobie w głowie poukładać, jaki to był ból, ale tak jakbyście mieli zastaną nogę po prostu i ona daje wam takie dziwne dolegliwości. No i ja właśnie coś takiego miałem. Dobra, już nic nie gadam, zmieniam ten opatrunek, wbijam zastrzyk i widzimy się później. Chodzenie za pomocą kół łokciowych przez 6 tygodni bez obciążania przez tydzień, więc po tygodniu możemy stopniowo obciążenie włączać, więc zakładamy, że od teraz stopniowo obciążenie włączasz, ale idziesz z kulami i kule odciążają ruch. Nie? Generalnie zaleca się zawsze po operacjach gdzieś tam chłodzenie, no bo to zmniejsza stan zapalny, ale z drugiej strony chłodzenie zabija trochę stan zapalny, więc wydłuża generalnie proces regeneracji. Więc jeśli nie jest jakoś super bolesne dla Ciebie, no to też nie ma sensu aż tak często tego chłodzić. Opory dawała, czyli będą kładła ręce tu, ale to jest wszystko bez ruchu jakby. Spokojnie, ja nie będę się śpieszyć, będę Ci za każdym razem pokazywać, gdzie ten opór się zmieni i Ty tylko nie pozwalasz mi się zepchnąć, ale nie spychasz mnie. Okay. Dobra? Zaczniemy sobie w pozycjach na przykład tutaj. I trzymaj. Gdyby gdzieś się pojawił ból, to mów. 10, 12, 15, może 20 później, to stopniowo sobie wydłużaj i rozluźniasz. Tam jest generalnie od razu z rotacją zewnętrzną, czyli z tym. Mhm. Tego bym na razie unikała, czyli po prostu tylko pchanie na zewnątrz. Czyli pchasz w moją rękę i w moją rękę. Czyli odwodzenie, to co robiliśmy teraz na plecach, ja Ci dawałam opór, tylko tu opór daje Ci guma. Jestem już po wizycie u Asi, jak widzieliście, bo pracowaliśmy trochę nad spięciami izometrycznymi w dwójkach, czwórkach. Na czwórkach pracowaliśmy akurat z użyciem kompleksu, czyli tych takich elektromagnetycznych wstrząsów, że tak powiem. I czuję się naprawdę dużo lepiej po tym całym zabiegu. Powiem wam, że będę chyba chciał dzwonić do doktora i pytać się, czy te zalecenia, które mi dało, one nie były dla zwykłego Janusza, który nigdy w życiu nie ćwiczył, a ja do tej operacji się przygotowywałem i powiem wam, że czuję, że te przygotowania mi bardzo dużo dały, jeżeli chodzi o ten aspekt właśnie takiego powrotu szybszego. No i tyle, będziemy dalej działać z Asią w kolejnym tygodniu 3 razy w tygodniu, więc praca będzie naprawdę dobra, czuję progres i mam nadzieję, że zbliżamy się krok po kroku do zabawienia się piłką, treningu indywidualnego czy treningu klubowego. Ja już naprawdę nie mogę tego doczekać. I tyle, widzimy się w domu, lecę teraz do domu rodzinnego, widzimy się pewnie na jakichś ćwiczeniach fajnych, no bo będę dzisiaj jeszcze sobie ćwiczył i na szynie, i w ćwiczeniach izometrycznych, może będą jakieś nowe ćwiczenia niż te, które widzieliście ostatnio. Okej, w czasie kiedy mi się ładował aparat, zrobiłem sobie obiad, tutaj mamy ryż zwykły, mało tego ryżu, bo wiadomo, teraz nie czerpię energii z węglowodanów, więc głównie jem białka i tłuszcze. Także tutaj mamy łososia w marynacie, papryki z papryki wędzonej, oregano, suszonego rozmarynu i tutaj sałatka, pomidory, sałata, ogórek, sos na bazie musztardy, miodu, octu balsamicznego i oliwy z oliwek i na to wszystko czosnek niedźwiedzi i za około, która jest godzina? 14.42, za około 2 godziny będę zaczynał ćwiczyć. Już sobie przyniosłem także
ciężarki i gumę, nie wiem czy będzie widać, ale to zaraz wam wszystko pokażę, zobaczycie mój cały trening. Zacząłem pracować na szynie, zrobiłem tylko 1,5 godziny, bo wyszło słońce, akurat już zaszło, ale chciałem trochę pochodzić o kulach na słońcu, pospacerować, no i potem wracam, myślę, że 10 minut sobie pospaceruję i potem wracam, zaczynam od ćwiczeń izometrycznych, potem przejdę w kilka ćwiczeń na górę ciała, będę głównie bazował na ćwiczeniach, które robiliśmy z Rafałem w projekcie Performance i kilka też ćwiczeń pewnie wezmę z live'ów od Gatuno, jak trenowałem w domu cały czas, więc zobaczcie, jak spaceruję, a potem bierzemy się za trening. A to pani się tak na mnie patrzy, co nie? I patrz. Ja do niej takie, patrz, taki policjant tam stał. I ja takie coś patrzę. Co pani? Nic nie powiedziała? Zaśmiała się. Dobra, i przyszła pora na podsumowanie pierwszego tygodnia, bo właśnie dzisiaj kończę pierwszy tydzień. Nie pokazywałem wam wszystkich dni ze względu na to, że większość dni wyglądało bardzo podobnie. Wczoraj również wykonałem taki trening jak przedwczoraj i wczoraj również obudziłem się około 5 czy 6 rano z takim bólem kości w środku, jakby mi coś tam było, jakby ktoś mi tam coś łamał w środku, nie wiem, dziwne uczucie, musiałem wstać, przejść się do toalety, potem usiadłem na szynie, zacząłem na niej pracować i dopiero wtedy mnie to puściło. Uważam, że był to bardzo produktywny tydzień, bo wdrożyłem już jakieś ćwiczenia, które pozwalają mi odbudowywać te mięśnie i utrzymywać je na dobrym poziomie, albo chociaż na niskim poziomie, a nie całkowicie wpływać na zanikanie, bo to jest główny aspekt, żeby te mięśnie nie zanikły. No i cały czas idę do przodu tak naprawdę, bo już zacząłem obciążać tą nogę, chodząc o kulach, oczywiście odciążając ją. Zacząłem także wykonywać więcej ćwiczeń, bo w rozpisce mam tak, że miałem ćwiczenia, chyba 10 ćwiczeń na pierwszy dzień, 2 dni po operacji, ale one nie były dla mnie ze względu na to, że ja miałem poza artroskopią jeszcze szyty obrąbek i kilka tam rzeczy i trochę z opóźnieniem to wdrożyłem. No i teraz mam ćwiczenia na tydzień, 2 tygodnie po operacji, których jest już trochę więcej. Wy je chyba w ogóle widzieliście w ostatnim dniu, w którym pokazywałem trening i wczoraj robiłem bardzo podobne rzeczy, również z ciężarkami, popracowałem trochę nad górą ciała. Dzisiaj tylko i wyłącznie praca na szynie 6 godzin plus izometryczne spinanie tych mięśni, bo chcę to robić codziennie. Myślałem, żeby dzisiaj odpocząć, ale chcę to robić codziennie ze względu na to, że czuję, że po tym napinaniu tych mięśni to miejsce jest takie odciążone i dużo mniej mnie boli. Widzę tak naprawdę w tym wszystkim poprawę i też cieszę się, że już kolejny tydzień będzie jakąś tam progresją, bo prawdopodobnie powoli zaczniemy wprowadzać ruch na rowerku, zacznę jeździć na rowerku, jeszcze nie jakieś niesamowite kilometry czy ilości minut, ale już będzie to coś innego. Oczywiście dalej będzie fundament, czyli te ćwiczenia izometryczne, ale już jakieś dodatki, które spowodują, że po prostu będę miał trochę bardziej lepsze nastawienie. Wiecie, no jest to bardzo żmudna robota, robienie tych ćwiczeń, ale miałem cały czas świadomość tego, że one mnie przygotowują właśnie do tej kolejnej fazy i jak wejdę na rowerek, to tymi ćwiczeniami z poprzedniego tygodnia będę już na ten rowerek przygotowany i nie spowoduje, że nagle się coś stanie takiego, co mi uniemożliwi szybszy powrót. Ja to wszystko, co robię, mam cały czas tą świadomość właśnie, że to wszystko, co robię, prowadzi mnie do tego, żeby wrócić szybciej, bo no to jest główny klucz tych wszystkich ćwiczeń i tego wszystkiego, co teraz robię. Jeżeli chodzi o mój mental, to tak naprawdę najgorsze były, tak jak mówiłem, te pierwsze 2-3 dni po operacji i samo to leżenie cały czas w tym miejscu, kiedy już mogłem zacząć chodzić więcej o kulach i obciążać tą nogę, to zaczęło mi to wszystko łatwiej przychodzić, bo po prostu leżenie bardzo mocno obciąża psychicznie osoby, które
są stworzone do ruchu i które mają ten ruch zaszczepiony w krwi. Ja sobie zawsze tak w głowie, ja zawsze w głowie i ogólnie teraz miałem cały czas zdanie, że ruch jest mym mlekiem. To powiedział prawdopodobnie Conor McGregor i cały czas gdzieś mi to z tyłu głowy towarzyszyło i ja czułem, że na przykład jak robiłem trening, to czułem się dużo lepiej niż jak w pierwsze 2-3 dni nie mogłem robić tego treningu i cały czas tu leżałem, ale też cały czas właśnie ta świadomość pozwalała mi kształtować mój mental tego, że ja tą fazą, która jest teraz żmudna, cholernie żmudna, przygotowuję się do kolejnej fazy i to, co jeszcze najbardziej mi pomagało, to to, że wiedziałem, że ktoś na świecie ma teraz gorzej, ma amputowaną nogę, czy ma jeszcze gorszą kontuzję niż ja i moja kontuzja przy tej osobie to jest pikuś. Możliwe, że właśnie ta osoba, która ma taką kontuzję albo w ogóle nie może nawet przechodzić przez proces rehabilitacji, marzy o tym, żeby właśnie przez ten proces rehabilitacji przechodzić, przez ten żmudny proces rehabilitacji przechodzić tak jak ja i to mnie bardzo mocno kształtowało mentalnie. Ostatnia rzecz, którą Wam chciałbym przekazać w tym podsumowaniu, to, co zaniedbałem w tym tygodniu, to muzyka. Było za mało muzyki. Ja mam coś takiego, że w momencie, kiedy zaczynam się zamartwiać i staję się za bardzo poważny w tym wszystkim, właśnie poprzez to zamartwianie, to zawsze muzyka ratuje mi życie i ona powoduje, że wchodzę w taki fajny flow, zaczynam tańczyć. Wiadomo, teraz z tym chorym biodrem nie mogę tańczyć, ale śpiewać, coś się ruszać. To mnie tak fajnie rozluźnia, uspokaja i pozwala odlecieć od tego momentu właśnie nastawienia, że tutaj leżę, jestem tu i mam tą kontuzję. Wiecie o co chodzi? Pozwala mi się super oderwać i mocno to zaniedbałem w tym tygodniu i dopiero dzisiaj na koniec dnia możecie zobaczyć mój występ o kulach w moim domu. Trochę się oderwałem właśnie od tego wszystkiego i to mi pozwoliło na końcu jeszcze tego pierwszego tygodnia obudzić więcej tego dziecięcego entuzjazmu i fajne po prostu to było. Dzisiaj mam w ogóle jakieś takie dziwne tiki rękami. Nie wiem czemu. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Kolejny proces rehabilitacyjny. Tak jak mówię, progresja tego, co robiłem w tym tygodniu. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, to dzwoneczek. I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrówki. Rocznik 981, z tych najmłodszych grzeb. To dlatego starsi mają wciąż pretensje. Ja chcę czegoś więcej. Kiedy tu skończę swoją kadencję? Jedyną rzeczą, której nie skończyłem, to uczelnię. Przeprosiłem mamę, chciała zobaczyć licencję, po czym zobaczyła moje szczęście.